Bardzo pan przeczołgał młodych kolegów. Być może niechcący, ale jest to absolutnym hitem internetu. Trzech muszkieterów i jeszcze wielu ludzi lewicy będą budowali nową formułę lewicy, szerszą, z nowym liderem. Czas Leszka Millera już minął. Liderzy, którzy przegrywają, odchodzą. Chodzi trzech liderów, którzy chcą grzebać wielkiego wodza lewicy, a wódz lewicy wychodzi do nich i mówi: jak chce pan zobaczyć, kiedy mój czas się skończy, to proszę przyjść na mój grób. Idziecie? Idziemy. Przyzna pan, że jest to sytuacja trudna dla następców. Niech pan nie przesadza, no po prostu zdarzyła się taka sytuacja, nikt jej nie reżyserował, nikt nie pisał żadnego scenariusza, no takie jest życie, no czasami lepiej się ugryźć w język niż powiedzieć za dużo. Ale przepraszali pana potem koledzy młodsi? Tak, owszem, ale naprawdę to nie jest jakieś wydarzenie, które przewróci świat do góry nogami. Ale pan tak barwnie pana męczą o te komentarze, jak kończy mężczyzna. A jak to w ogóle jest pana zdaniem? Kiedy jest właściwy moment, żeby zawiesić poselskie, polityczne buty na kołku? Kiedy już podziękują wyborcy, czy? Nigdy nie ma dobrego momentu, dlatego że w wielu krajach ważni politycy dobiegają 70, 80, 90. Proszę popatrzeć na Hillary Clinton, która być może zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, nie należy ona już do polityków młodego pokolenia.